Kiedy zaskakują nas obfite opady śniegu, na pomoc przychodzą kierowcy pługów. Swoją pracę zaczynają o 2 w nocy, kiedy jest mniejsze natężenie ruchu. Wyjeżdżamy 3 sprzętami ciężkimi. To są auta ciężarowe, do tego dochodzi ciągnik rolniczy z piaskarką. Ludziom się wydaje, że nasza praca polega na tym, że wyjeżdżamy, godzina czasu i jest wszystko zrobione. Tak się nie da. Na pierwszy standard, główne drogi, które mamy w Polkowicach, potrzebujemy około 3,5 godziny na odśnieżenie i posypanie. Jak są obfite opady śniegu, to po 15-20 minutach praktycznie nie widać naszej roboty. I przede wszystkim Polkowiczanie niech zainwestują w dobre opony zimowe. Dużo osób, widzę to w nocy jak jeżdżę, ruszanie ze świateł, jeżdżą na letnich oponach, bądź może zimowych, łysych, że tak powiem. I to też utrudnia nam pracę. Najpierw odśnieżane są drogi główne, następnie drogi dojazdowe do dróg głównych, a na końcu drogi osiedlowe i wsie. To są 2 ciężkie pługi, jeżeli chodzi o Polkowice, i 1 ciężki pług na ciągniku. Tutaj oczywiście trzeba brać pod uwagę, że mamy 15 sołectw i żeby ten sprzęt mógł obsłużyć każde z nich, jest potrzeba trochę czasu, żeby przejechać z jednego do drugiego. To jest w sumie do przejechania kilkadziesiąt kilometrów plus ten teren odśnieżany. Niemniej nie ustajemy w wysiłkach i wydaje się, że mamy sytuację opanowaną. Tym bardziej, że te 3 pługopiaskarki ciężkie, które są w mieście, plus te 3, które mamy na wioskach. To jest stan dość duży w porównaniu na przykład na przeliczenie w stosunku do mieszkańców naszej gminy. W innych ościennych miastach ta sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, bardzo podobnie, jeśli nie gorzej. Pługi są w ciągłej gotowości do pracy, a ich kierowcy na zapowiadające śnieżyce.